witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, które zostawiliście pod ostatnim filmem. Bardzo gorąco zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Zanim przejdę do takich przyjemności, to troszeczkę takich mniej przyjemnych spraw, otóż chciałabym Wam powiedzieć, że ostatni raz tłumaczę się z czegokolwiek, a na pewno już z ilości ubrań, którą kupuję oraz jakie składy wybieram. Tak naprawdę nikt w życiu nie będzie mi mówił, w co ja mam się ubierać, moi kochani. Po prostu nikt na to nie wpłynie, w żaden sposób. Ja będę ubierała się zawsze tak, jak ja chcę, a już na pewno nikt nie będzie mi mówił, że ja mam kupować tylko i wyłącznie te szlachetne materiały, czyli jakieś te jedwabie i to wszystko. Ja będę wybierała sobie to, co ja chcę i również w jakich ilościach będę chciała. Więc ostatni raz w ogóle odpowiadam na głupie komentarze, bo mi szkoda czasu. Ja nie mam czasu się rozpisywać i na siłę komuś coś tłumaczyć, bo do tej osoby i tak to nie dotrze i mam po prostu to gdzieś. Kto ze mną zostanie, to zostanie. Ja dalej będę robiła swoje, dalej będę nagrywała filmy. O częstotliwości ich dodawania również będę ja decydowała. Jeżeli będę miała czas, to będę dodawała filmy codziennie, a jeżeli będę miała tego czasu mniej, no to będę dodawała na tyle, na ile mam po prostu możliwości. I też na to nikt nie może wpłynąć. Jak zauważyłam, ludziom jest po prostu, nie da się dogodzić, nie będę zwracała uwagi na słowne jakieś takie zaczepki. Mam to od dzisiaj, mam to gdzieś po prostu i powiem Wam jeszcze już ten ostatni raz, że zaczęłam robić wyprzedaże, też coś się nie podoba, że dodawałam filmy codziennie, również zaczęło się nie podobać, że kupiłam kilka rzeczy za złotówkę i mój poziom filmów spadł, bo te rzeczy nie kosztują już 5 zł, to jest po prostu śmieszne. Tak jak powiedziałam, kupuję to, co chcę i czuję się w tych rzeczach świetnie, ja te rzeczy wszystkie noszę, a nawet jakbym nie nosiła i gdzieś tam sobie one leżą czyściutkie i pachnące, to jest tylko i wyłącznie moja sprawa, to są moje pieniądze. Także ostatni raz, naprawdę ostatni raz się tłumaczę z czegokolwiek, dosyć. To są zmiany, które wprowadzam od dzisiaj wraz z dzisiejszym filmem. Tak jak już wspominałam, nie wszyscy muszą mnie lubić, nie wszyscy muszą mnie oglądać, nie musicie tu być na siłę i ja też bym chciała, żebyście naprawdę te wszystkie takie tacy chamscy ludzie i gdzieś tam, którzy mnie pouczają, żeby sobie stąd poszli, bo o Jezu, męczą mnie, nie chce mi się po prostu Wam już odpisywać i nie mam zamiaru tego robić. A ci, którzy naprawdę chcą mnie oglądać, no to po prostu bardzo się z tego powodu cieszę i tym osobom naprawdę dziękuję. Dzisiaj zaczynamy od oczywiście naszego projektu i też mówiłam już o takich małych zmianach. To znaczy teraz, jak będą jakieś takie większe elementy, to będę je sobie przypinała szpilkami. Będę pokazywała Wam, gdzie one będą się znajdowały, natomiast po filmie będę sobie siadała na spokojnie przy moim blacie roboczym i te rzeczy będę przyszywała, dlatego że gdzieś tam to się wszystko przekręca, jest bardzo ciężko tak w powietrzu szyć, a musi być to naprawdę perfekcyjnie zrobione, bo ja mam zamiar w tej kurtce kiedyś chodzić. I dzisiaj taki element to jest drugi miś, który sobie tutaj, jak widzicie, szpilkami przymocowałam. Gdzieś tam jeszcze wystaje już igła z nitką do przyszycia tego misia. Środek jego stanowi tutaj te wyszycie, które było naszym początkowym takim elementem. Więc dobra, dzisiaj będzie taki miś przyszyty przeze mnie. Oczywiście jak będą później takie te drobne elementy, jakieś perełki, guziczki i różne takie inne rzeczy, to będziemy je tutaj razem przeszywać, bo jakby nie trzeba do tego żadnego tutaj blatu, biurka, tylko można zrobić to w powietrzu. Jedna z moich obserwatorek poprosiła mnie, żebym przyszyła czerwoną kokardkę gdzieś tam na tej kurtce. Taką kokardkę oczywiście przyszyję. Najpierw będę musiała ją sobie stworzyć najprawdopodobniej. Mam już gdzieś tam jakiś pomysł na to. Przyjdzie czas, kiedy ją tutaj wkomponuję. Na razie ona musi chwileczkę poczekać, ta kokardka. Zobaczę sama właściwie jak długo, ale na pewno obiecuję, że ją przyszyję. Teraz przechodzę już do pokazywania moich zakupów z second handu. I zacznę może od przeróbki. Takiej w sumie małej, od przeróbki niby takiej małej, ale troszeczkę jest z tym pracy. Na pewno pamiętacie tę kurtkę i teraz, tak jak powiedziałam, ostatni dzisiaj jest film, w którym się kiedykolwiek z czegokolwiek tłumaczę.
ponieważ pozbyłam się kaptura w tej kurtce i ktoś powie teraz na pewno, że lepiej było z kapturem. To jest moja rzecz, ja ją kupiłam i ja o niej decyduję. Mi się ta kurtka zdecydowanie teraz bardziej podoba. Tak jak mówię, pozbyłam się kaptura i tutaj, żeby nie było tak źle, to żeby to źle nie wyglądało, bo ja go sobie troszeczkę wycięłam, że tak powiem, bo gdzieś tam tego materiału się nie dało uformować i schować w żaden sposób tutaj, więc sobie tutaj ten środek wyszyłam gipiurą, jak również pozbyłam się zamka. Jeszcze tutaj troszeczkę muszę to dopracować, ale jest już ogólnie to skończone, można w tym już wyjść tak naprawdę na zewnątrz, pokazać się ludziom. I tutaj zamiast zamka również sobie wyszyłam te braki, że tak powiem, gipiurą, tylko troszeczkę inną niż ta, która tutaj się znajduje, bo ta jest taka węższa i typowo pasująca właśnie w tym miejscu, gdzie ona się teraz znajduje. I teraz bardzo fajna rzecz mi tutaj wyszła, ponieważ kieszenie chciałam, żeby tak wystawały, żeby były dłuższe niż cała długość tej kurtki. Ponieważ kurtkę skracałam, ona mi się, ja już Wam chyba wspominałam w filmie, w którym ją pokazywałam, że ta kurtka, że jej długość mi się za bardzo nie podoba. Dla mnie czasami nawet milimetr w to, a w to robi wielką różnicę, więc kurtkę sobie skróciłam, najzwyczajniej w świecie ją sobie podwinęłam, podszyłam, chociaż też nie było to takie proste, bo trzeba było tutaj na maszynie tak jakby dojechać, że tak powiem, do tych tutaj kieszeni. I później jeszcze tutaj tę końcówkę też podszyć. Trochę było z tym roboty takiej, ale myślę, że warto. Ta kurtka mi się bardzo podoba. Jest w przepięknym kolorze, żadnych tutaj innych ozdób nie będę zastosowywała. Nic tutaj już więcej nie będzie na tej kurtce. Na początku powiem Wam tylko tak szybciutko, że chciałam tę gipiurę, która tutaj się znajduje, przyszyć również tutaj na kieszeniach. Ale ta kurtka już mi się wtedy nie za bardzo podobała. Zostaje taka, jaka jest. No i jest już gotowa. Sweterek, który kupiłam podczas moich ostatnich zakupów w second handzie. Jest to taki materiał, który bardzo szybko wysycha. Wyprałam go dzień wcześniej, tak szybciutko i już jest suchy. Wystarczyły 2 godziny i naprawdę już był gotowy do założenia. Ten sweterek jest bardzo, bardzo stary, to na pewno. Gdzieś tam te wzory też mi się ze starością kojarzą. Jest taki trochę wyciągnięty ze strychu, ale mi się on podoba i powiem Wam, że nie wiem, jaki to jest skład, bo jest tutaj tylko napisane, że prać to w 40 stopniach, że to ten sweterek powstał w Łodzi. Żadnych metek nie ma, nieważne, i tak bym go kupiła, choćby nie wiem, z czego on był. Bardzo mi się podobają jego wzory i tak jak będziecie widziały, ubrałam do niego leginsy, te moje w zebrę. Tak jakby założyłam na ten sweterek tą kobaltową kurtkę. Gdzieś tam ta stylizacja mi się spodobała po prostu i ten sweterek sobie troszeczkę podwinęłam, bo bardziej mi się to podoba. Niekoniecznie lubię takie zakończenia w swetrach, wiecie? Tak jak ten, co mam na sobie, już też Wam go pokazywałam. Troszeczkę, jak widzicie, nastąpiło w nim, w tym swetrze zmian. Przeszyłam sobie tutaj taki kołnierzyk jakby, który też pochodzi z second handu, z jakiejś rzeczy takiej, to chyba była koszula, za którą zapłaciłam 2 zł i gdzieś tam ten element sobie wycięłam i on mi się przydał. Na tym swetrze była również tutaj dziura. Ja sobie tak to zinterpretowałam, tak sobie tą dziurę zakleiłam, że tak powiem. Przyszyłam sobie takie ozdoby z gipiury tutaj i jakąś taką broszkę sobie przyczepiłam. Zrobiłam tak, jak chciałam i mi się tak to podoba. Zdecydowanie tak ten sweter będzie wyglądał już w tym momencie. Wracając jeszcze do tego sweterka, to bardzo mi się podoba jego kolor i pomimo, że jest ten sweter bardzo stary, to nie jest wcale zniszczony i zapłaciłam za niego 4 zł. Jeżeli dzisiaj będzie coś takiego, że będziecie słyszały jakieś trzaski, to zawsze po prostu zgubiła mi się taka gąbeczka na ten mikrofon ochronna, gdzieś muszę ją znaleźć. Jakby ciągle jak coś pokazuję, to moje włosy tutaj też jakby pracują i dotykają tego mikrofonu i gdzieś tam są jakieś takie trzaski. To właśnie pochodzą one od moich włosów. Jest to niestety tak, wiecie, ja po prostu mówiąc nie kontroluję jakby tych włosów, a nie lubię też tak wszystkiego brać za uszy, bo się źle tak czuję, więc jak będą jakieś trzaski, to przepraszam, ale jakby ważne jest też to, co pokazuję, bardziej niż w sumie to, co mówię. Bo i tak, jakie te rzeczy by nie miały jakiegokolwiek składu, to mi się i tak podobają. I teraz druga rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, to jest też po praniu już taki kardigan marki Reserved.
i on jest w rozmiarze 36. Jest on do wypielęgnowania, ponieważ się tak skosmacił. Mam swoją taką cudowną maszynkę do właśnie pielęgnacji takich swetrów. Ona jest rewelacyjna, zawsze też jak ode mnie coś kupujecie, to wszystkie rzeczy tą maszynką właśnie sobie wypielęgnowuję. I ona jest po prostu rewelacyjna. Więc ten sweterek kupiłam za 10 zł. I powiem Wam szczerze, że mi się podoba jego kolorystyka, wszystko mi się w nim podoba. Też jest mnóstwo, znaczy można mnóstwo stylizacji stworzyć właśnie z tym sweterkiem. Nie wiem, co to jest za skład. Znając życie i znając tę markę, to jest jakiś akryl. No i również troszeczkę jest skosmacony delikatnie, ale mówię, zrobię go tak, że będzie wyglądał jak nowy. Więc 22% stanowi poliester, 4% stanowi wiskoza, 52% akryl, 22% bawełna, czyli mnóstwo tutaj różnych takich składów w tym swetrze jest. Jest to skład taki mieszany, może tak powiem bardziej. Kolejna rzecz to jest taka moja perełka, bo bardzo mi się ta sukienka podoba, pomimo że jest taka prosta, zwykła, biała, ale jest przepiękna. Jest ona taka cała prążkowana, ma tutaj złote guziki. Pochodzi ona z Zary, jest w rozmiarze S, ale mogłaby być to XS-ka, dlatego że jest ta sukienka na mnie za duża i oczywiście tam podczas nagrywania stylizacji gdzieś tam się skupię, to znaczy, że ta sukienka będzie przerabiana przeze mnie, a konkretnie troszeczkę dopasowywana do mojej sylwetki. Postaram się to tutaj zrobić tą jedną stroną, bo tutaj są ozdoby i po prostu nie da się jakby tego zwęzić z tej strony. I po prostu, a ja bym chciała, żeby te ozdoby tutaj zostały. Ma ona świetny rozporek i również do końca jest to wykończone guzikami. Ta sukienka bardzo mi się podoba i naprawdę mnóstwo można z nią stworzyć też fajnych stylizacji, ale ona też fajnie wygląda, jak jest sama, po prostu taka samotna, założona na naszą sylwetkę i gdzieś tam ona już gdzieś bardzo ładnie wygląda. Dlatego w sumie cieszę się, że ją kupiłam, bo mam co do niej dużo planów różnych i zapłaciłam za nią 10 zł. Moi kochani, jeszcze mi się przypomniało coś bardzo takiego ważnego. Otóż samo to, że chodzimy do second handów, to już jest i kupujemy tam ubrania, to już jest dawanie drugiego życia. I to nie jest zaśmiecanie środowiska, bo gdzieś tam te rzeczy trafiają do naszych szaf, dajemy im drugie życie, a nie trafiają na wysypisko śmieci, więc już w momencie zakupu w second handzie to jest dawanie drugiego życia. Więc każdy sobie interpretuje to jak chce. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz, bo ostatni raz w tym filmie i w ogóle już w żadnym innym filmie nie będę się tłumaczyć, tak jak powiedziałam, w tym filmie to są już ostatnie moje jakiekolwiek wyjaśnienia, to chciałabym Wam powiedzieć, że czasami aż boję się kupić czegoś poza second handem. Na przykład, jak wiecie, kiedyś robiłam bardzo dużo zakupów na Zalando, dużo tam kupuję ogólnie butów, ale czasami też właśnie podobają mi się jakieś leginsy, też czasami sobie coś tam kupię, to wręcz boję się po prostu, bo tych ludzi, co oni powiedzą, że ja jakby, wiecie, nigdy się nad tym nie zastanawiam, jak to ktoś może bronić komuś coś po prostu kupić, bo jakby myślę sobie o takich komentarzach, że o tak to kupuję w second handzie, a kupiła sobie jakieś takie droższe, powiedzmy, ubranie, że tutaj jest fałszywa i tak dalej, wiecie co, to jest chore. I też stwierdziłam, że gdzieś tam mam prawo sobie kupować to, co chcę. Second handy kocham, ale jeżeli chcę sobie stworzyć jakąś taką świetną stylizację, to sięgam też po jakieś takie rzeczy, no właśnie na przykład z Zalando, które mi się podobają i nie mam zamiaru się też z tego tłumaczyć, także już od razu Wam to mówię, że w tym filmie ostatni raz się z czegokolwiek tłumaczę. Koniec już z tym wszystkim. Kolejna rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, to jest sweter taki melanżowy, wpadający gdzieś tam w taki zielony odcień, są taki ogólnie szary, bury i ponury. Jest to taka sukienka, która jest szeroka, za duża na mnie, ale zdecydowałam się ubrać do niej pasek i ta stylizacja mi się podoba z tym paskiem, dlatego że gdzieś tutaj ona rzeczywiście jest na mnie tutaj taka troszeczkę przyduża, ma takie po prostu wybałuszenia jakieś, wiecie, to się mogło porozciągać. Patrzyłam, tutaj nie ma składu, ale jest to na pewno coś z wełny plus coś jeszcze. No, ale ta sukienka mi się mimo wszystko bardzo podoba, bo można sobie założyć pasek, a nawet jak gdzieś tutaj coś będzie wyłaziło, no to nieważne. Każdy ubiera się tak, jak chce, tak jak powiedziałam.
No i ogólnie ten sweter mi się podoba, ta sukienka swetrowa. Na pewno jest bardzo ciepła i musi być bardzo zimno, żebym ja ją gdzieś tam ubrała. Albo nie będę zakładała na nią po prostu żadnej odzieży wierzchniej. Wówczas u mnie taka stylizacja przejdzie, bo ja jakby nie lubię, jak mi jest za gorąco. Za tę sukienkę zapłaciłam 4 zł. Teraz chciałabym Wam pokazać taki top, gorsecik, bluzkę, którego nie pokazałam tak naprawdę we wcześniejszych filmach, ponieważ kupiłam go za złotówkę i on pochodził właśnie z tych moich, z tego mojego wypadu jednorazowego do, w dzień złotówkowy. Gdzieś tam nagrałam stylizację i ta bluzka gdzieś mi się zawieruszyła, dlatego pokazuję ją dzisiaj. Jest ona w rozmiarze M, jest ona na mnie dobra, pomimo że to jest M-ka. Ma tutaj gumkę i dzięki temu dopasowuje się do każdej w sumie sylwetki. Jest niesamowicie wygodna, ma regulowane ramionczka, jest w stanie idealnym. Jak nowa, po prostu, jak nowa, nowy, bo to taki top, gorset, bluzka, no nie wiem jak to po prostu nazwać. I teraz tak, stworzyłam z tym taką nierozerwalną stylizację, ponieważ kiedyś pokazywałam Wam taki kartikan, który już przerobiłam, dopasowałam go do swojej sylwetki, po prostu zwęziłam i to stanowi taką nierozerwalną teraz całość u mnie. Ja jestem z tego zestawu bardzo zadowolona, to są takie szczegóły, gdybyście to naprawdę na żywo widzieli, to jest po prostu mega stylizacja. Mam zamiar w ten sposób właśnie ten kardigan sobie stylizować i chyba tylko w ten sposób, ponieważ ta stylizacja na tyle mi się podoba, że nic nie jest w stanie już jakby tak świetnie zagrać z tym sweterkiem, jak ten gorsecik. To jest świetna stylizacja. I widzicie, za złotówkę taki gorsecik sobie kupiłam i planuję naprawdę wypad kolejny do w dzień złotówkowy. Kiedyś tam się wybiorę, może też uda mi się znaleźć coś właśnie w tym stylu, coś fajnego i dzięki temu stworzę jakąś taką niebanalną i świetną stylizację. Kolejna rzecz to jest taka sukienka cekinowa, która jest w rozmiarze 10 i powiem Wam, że szukałam takiej złotej, chciałam po prostu, żeby mi się taka złota sukienka trafiła gdzieś w second handzie. Z tyłu ona jest taka czarna i powiem Wam, że jest ona troszeczkę na mnie tutaj za duża, jest taka rozciągnięta po prostu i muszę ją sobie tutaj samą tą końcówkę z jednej i z drugiej strony dopasować do mojej sylwetki, bo mnie to gdzieś drażni, nie cierpię jak jest z tyłu właśnie wstawiony taki drugi materiał i gdzieś tam on odstaje i jest to, no nie podoba mi się to i koniec, kropka. Ta sukienka ma przepiękne cekiny, jest w idealnym stanie i zapłaciłam za nią 4 zł. Tę złotą sukienkę, taką sylwestrową, taką po prostu karnawałową, ubrałam do takiego ponuraka, chociaż jest to taki sweter śliczny, nie mam pojęcia, czy on jest męski, czy damski. Kupiłam go za 4 zł. No i chciałam go troszeczkę tak ożywić. Ja uwielbiam butelkową zieleń, gdzieś tam w zestawieniu właśnie ze złotym kolorem, ze srebrnym. Jest on marki Kings. Nie znam tej marki, ale myślę sobie, że poznam wkrótce, bo coś tam mam zamiar na temat tej marki przeczytać, w ogóle co to jest. Sweter jest bardzo fajny, on ma tutaj taki splot i dodatkowo wstawiony taki takie zamszowe elementy. Jest ciekawy, no i za 4 zł uważam, że jest bardzo fajny. Specjalnie sobie tak podwinęłam rękawy w sposób taki troszeczkę niechlujny, że tak powiem, ale mi tak się to po prostu podobało. To jest wszystko zamierzone. Jest to taki kardigan rozpinany. Ja ogólnie, tak jak kiedyś wspominałam, nie za bardzo lubię, gdy swetry są rozpinane, ale ostatnio zaczynam się nimi po prostu bawić, tworzyć coś i uważam, że do tej sukienki wygląda bardzo fajnie i niekoniecznie ona w tym momencie nadaje się na Sylwestra. Mogę ją sobie teraz ubierać jak najbardziej w tym okresie, zestawiając go z takim swetrem. Nie wiem, jaki to jest skład, bo metek nie ma. Chyba że gdzieś się ukryły, to w razie czego Wam powiem. Nawet nie wiedziałam, że mam tyle rzeczy dzisiaj. I znowu film będzie taki długi. Kupiłam sobie również pasek, który był troszeczkę zniszczony, gdzieś tam był poodklejany i wystarczyło tylko sobie wziąć kleju trochę. Użyłam kropelki najzwyczajniej w świecie i ten pasek się naprawił. Wyczyściłam go sobie i jest naprawdę teraz w bardzo dobrym stanie. Pod koniec będzie stylizacja z tym paskiem i już mówię od razu, że muszę ten pasek trzymać, bo on jest na mnie za duży. Muszę sobie dorobić dziurki standardowo, ponieważ mam bardzo szczupłą tutaj talię i zawsze w paskach muszę sobie dziurki dorabiać. Nie chciałam tego robić na szybko, bo mogłabym ten pasek po prostu zniszczyć. I za niego zapłaciłam również 4 zł.
Kolejna rzecz to jest koszula. Takiej nie mam w swojej garderobie. Ta jest czarna z czerwienią. Bardzo lubię takie koszule. To są moje ulubione takie klimat, jeśli chodzi właśnie o koszule. One są niesamowicie eleganckie i kojarzą mi się z najwyższą półką. Nie wiem, co to jest za materiał. Jest bardzo miły. Później gdzieś tam sprawdzę, bo tutaj nie widzę metek. Koszulę muszę troszeczkę jeszcze wyprasować. Ogólnie jest świetna i bardzo, bardzo wygodna. I zapłaciłam za nią również 4 zł. Kolejna rzecz to jest taka satynowa marynarka, która ma bardzo fajne połączenie kolorystyczne. Jest to taki koralowy z czernią. Muszę ją wyprasować, bo widzicie, że tutaj kołnierz zaczyna żyć swoim życiem, odgina się w drugą stronę. Jednak trzeba to zrobić bardzo spokojnie, bardzo delikatnie, bo można ten materiał spalić. Jest ona ogólnie w stanie naprawdę bardzo dobrym. Ja bym powiedziała, że nawet idealnym. Ma bardzo piękne guziki, które na tej czerni tutaj błyszczą niczym gwiazdy na niebie. Bardzo mi się to podoba. Jest to takie zadbanie o szczegóły. Z tyłu tutaj jest taka patka, która również jest właśnie w koralowym kolorze. Dodatkowo są na mankietach tutaj takie guziczki, również w tym kolorze koralowym. No i takie dwie stylizacje Wam się wyświetlą w sumie z butami, z kozakami czarnymi i z tymi moimi takimi szalonymi botkami. Później wybiorę, które buty mam do tej marynarki ubrać, jak tylko zdecyduję się ją założyć. I zapłaciłam za nią 10 zł. Te spodnie już znacie, zmobilizowałam się. Ostatnio miałam 2 godziny i zrobiłam sobie 4 przeróbki, takie właśnie typu zwężanie ubrań. Napiszę, w którym odcinku je pokazywałam, bo to jakieś takie świeże jakieś takie niedawne odcinki, niedawne filmy i gdzieś tam te spodnie były ogromniaste. Zakrywały mi tutaj wszystko. Już sobie je zwęziłam i są naprawdę takie świetne, wygodne. Ubrałam do nich buty, tak naprawdę w kolorze tego zygzaka, który gdzieś tutaj widać. To jest taki biskupi róż, to jest taki biskupi kolor. Bardzo mi się podobają te spodnie teraz. No i do nich ubrałam sobie koszulę, która faktycznie powinna być wyprasowana i też wspominałam, że właśnie kupiłam sobie te dwie rzeczy, żeby je ze sobą zestawiać. One były po złotówce, te spodnie i tamta koszula. Jednak myślę, że jak ją wyprasuję, to zdecydowanie lepiej będzie się ona prezentowała. No i jest to moja taka stylizacja. Oczywiście te spodnie mam zamiar jeszcze sobie ubrać do jakiegoś, tutaj zmienić górę. Buty raczej zostaną takie, jakie są, bo gdzieś tam mi się to bardzo podoba. No i teraz już te spodnie są w moim rozmiarze. Ostatnia rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, tak bez wieszaka, to są takie leggingsy. Ja ostatnimi czasy kupuję dużo tych takich pantalonów oraz leggingsów, ponieważ one są świetne. No i oczywiście te zwężałam, bo były dużo za duże na mnie. Również wraz z tamtymi spodniami przy wolnym czasie udało mi się je dopasować do mojej sylwetki. Te spodnie są raczej takie na siłownię, ale ja na siłowni nigdy nie byłam, naprawdę nigdy nie byłam na siłowni i na siłowni nigdy raczej nie pójdę, chociaż nie wiem, nie wybieram się, nie ćwiczę, więc te spodnie mają u mnie zastosowanie do zrobienia fajnej stylizacji i gdzieś tam założyłam do nich koszulę i właśnie ten pasek, który Wam pokazywałam, ale również druga stylizacja jest bez paska, czyli tak koszula luźno wypuszczona i myślę, że to już kwestia po prostu wyboru. Co będę chciała, to sobie ubiorę do tych spodni. No i uważam, że one są bardzo ciekawe, mają ciekawe połączenie kolorystyczne, przez co bardzo mi się one podobają. I zapłaciłam za nie 4 zł. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że tutaj nie byłam jakoś zbyt niemiła, czy coś w tym stylu. Po prostu postawiłam sprawę jasno, tak jak teraz to będzie wyglądało. Ja dalej będę sobie robiła to, co zaplanowałam w życiu i gdzieś tam, tak jak mówię, jestem gotowa na przyjęcie wszelkich porażek i wszystkiego, gdzieś tam mam zamiar się po nich podnosić, z każdej porażki wyciągać lekcje i naprawdę chciałabym, żeby osoby, które gdzieś tam są takie nieśmiałe i którym wydaje się, że nic się nie udaje w życiu, no to bierzcie przykład ze mnie i gdzieś tam nie poddawajcie się, ja też się nie poddaję i nie mam zamiaru właśnie się poddać. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.